Znajdujemy się właśnie tutaj, w naszym wspaniałym parku na Brudnie, przy górce z napisem Brudno. Właśnie według mnie ta dzielnica stała się bardzo tolerancyjna. Mieszkańcy stali się tolerancyjni właśnie dla siebie, dla innych. Związki mogą być nawet pomiędzy ludźmi takimi, co się borykają z takimi chorobami psychicznymi, bo są takie związki i bardzo udane są, jeszcze lepsze jak w normalnych małżeństwach. Nie trzeba być psychicznie chorym, żeby im się nic nie udawało, bo zawsze psychiczny człowiek ma więcej poukładane w głowie, jak taki normalny człowiek. Nieraz normalni ludzie są trochę nienormalni dla mnie. Jeżeli mowa o osobie chorej psychicznie, do tego stopnia, że w środku nocy krzyczy sama do siebie, tłucze się o ścianę i naparza, ale moje drzwi nożem kuchennym, to odpowiedź jest jednoznaczna. Biały garnitur i hard reset w szpitalu psychiatrycznym. Różnie to bywa, ale ja mam sąsiadów wyrozumiałych. Jak nieraz wracam na Zbyszka, to pakają. Na mnie nikt w domu nie krzyczał, ja nie wiem skąd ja tą wyniosłam agresję do niego. I się krępuje tych ludzi, pomyślą, że chory psychicznie, a w filmie gra, nie wiem co mogą pomyśleć o tym. Może mogą nawet moi są ktoś z sąsiadów może jechać autobusem czy coś, a potem cały blok będzie wiedział. Wiedział, że co? Że ja gra w filmie. Chciałam się zapytać, jak ty tolerujesz mnie jako Romkę? Normalnie, bo ja mam w rodzinie, że koleżanka, siostra cioteczna, moja za Roma, Rom ją rzucił, ma dziecko z Romem, także ja normalnie toleruję to wszystko. Ty, Kasiu, powinnaś mnie spytać, jak toleruję swoich rówieśników i czy toleruję w ogóle, jak to się mówi, wychowawców, tak można powiedzieć. Jak traktujesz wychowawców? Traktuję jednakowo. Staram się ich zrozumieć, bo też oni nieletko mają, żeby prowadzić takie coś. Też to jest męczące dla nich, chociaż tego nie okazują, bardzo są przyjaźni. Też lubię ich zajęcia. A kogo nie tolerujesz, Gosiu? Złośliwych ludzi, takich napadliwych. Nieprzyjemnych, zarozumiałych nie lubię strasznie, także to takich nie toleruję ludzi. Nie toleruję właśnie sądy, nie toleruję właśnie tych skarbników, co pobierają od takich chorych ludzi pieniędzy i też nie toleruję, co na mieszkania wchodzą. To są właśnie co pieniądze pobierają, jak ktoś nie może oddać tych pieniędzy. Komornicy. Często do walk dochodzi, bo nieraz mama ma małe dzieci, one nie mają co jeść, a on, jego to nie obchodzi, tylko ma wyjąć mama i dać te pieniądze. Też nie toleruję nieraz w szpitalach, jak się odzywają do takich ludzi. Nieraz krzyczą na takich ludzi.
Po prostu takie ludzie powinni mieć więcej ciepła dla takich ludzi właśnie chorych, bo to różnie bywa. Ja uważam, że trzeba wierzyć w Boga i Bóg rozprostuje drogi, ścieżki ludziom. Ale którzy są niewierzący, to ja mnie to trudno to zmienić. Ale czy musisz lubić tego, który po prostu nie toleruje ciebie, czy ty go musisz lubić? Ja muszę lubić, bo tak chrześcijanin postępuje, że jak ktoś cię nie toleruje, dostajesz po łbie, to przyjmujesz razy. Także tak jak Pan Jezus umarł na nas na krzyżu, to wszystkich się toleruje. A co myślisz o niewierzących ludziach? Ja lubię tych i tych, bo ja się spotkałam, na przykład mojego męża, brat jest ateistą, ale jest dobrym człowiekiem, pomaga drugim bratu czasami. Także to trudno powiedzieć, jak i dlaczego jest ateistą. Czasami ludzie niewierzący są dobrymi ludźmi. Ale generalnie niewierzący? Jakimi są ludźmi? No dobrymi przeważnie. Ja znam osoby takich w pracy, słyszałem, że taki człowiek był niewierzący, ale był dobrym człowiekiem, nie robił złych rzeczy. Dobrzy są ludzie niektórzy. Wcale nie powinno nas to obchodzić. Czy on się modli w kościele, czy on się modli w domu. Bo ja tak samo nawet jak w ubikacji siedzę nieraz, to też po cichu se modlitwę zmawiam.